Przeliczyłem energię, jaka powstaje podczas rozpadu jednego jądra uranu 235, czyli 207 megaelektronowoltów na dżule. Zrobiłem to w sposób następujący. 207 mega, czyli 10 do 6, a 1 elektronowolt jest równy 1,6 razy 10 do minus 19 dżula. Otrzymałem taką wartość. W dalszych rozważaniach będzie nam również potrzebna jednostka masy atomowej. Masa uranu 235, która daje nam energię, jest równa K razy 1 kg. W kilogramie uranu wzbogaconego jest 400 kg uranu 235. Zatem liczba jąder uranu 235 rozpadający się, ta liczba, która daje nam energię, jest to stosunek tej masy, którą przed chwilą wyliczyliśmy, masy uranu, do masy atomowej, gdzie U jest jednostką masy atomowej. Podstawiamy dane. 400 kg, 235 i jednostka masy atomowej, ta. Otrzymujemy taką wartość liczby jąder uranu 235, która musi się rozpaść. Zachodzi równość. Masa spalonego węgla razy wartość energetyczna 1 kg węgla, czyli wartość 20 razy 10 do 6 dżuli na kilogram, równa się liczba jąder rozpadających się pierwiastka uran 235 razy energia, jaką otrzymujemy w wyniku rozpadu jednego jądra. Stąd wyznaczamy masę węgla, podstawiamy dane i znajdujemy, że jest to 170 ton węgla.